A teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób, krok po kroku, wykonać zabieg z wykorzystaniem naszych najnowszych kwasów. Nasącz płatki kosmetyczne płynem do demakijażu oczu. Nałóż płatki bezpośrednio na oczy klientki i pozostaw na chwilę, tak aby substancje aktywne zawarte w preparacie rozpuściły delikatnie makijaż, ułatwiając dalszy etap oczyszczania skóry. Następnie na zwilżone dłonie nałóż żel do demakijażu twarzy i przeprowadź dokładny demakijaż i oczyść skórę w całej okolicy, która następnie będzie poddana zabiegowi. Składniki aktywne zawarte w żelu nie podrażnią skóry, natomiast pozwolą na bardzo precyzyjne i dokładne jej oczyszczenie, nie napinając, nie wysuszając i nie podrażniając jej. Pozostałości żelu zmyj zwilżonymi chusteczkami kosmetycznymi. Dla uzyskania najbardziej optymalnych rezultatów, przed zastosowaniem wybranego kwasu, nałóż na skórę klientki żel enzymatyczny z kwasami owocowymi. Zastosuj go jako prepeeling. Tutaj głównie bromelina z ananasa przygotuje skórę do bardziej intensywnego działania mocniejszych kwasów. Delikatnie złuszczy wierzchnią warstwę rogową skóry, co też spotęguje ostateczny efekt całego zabiegu. Nałóż delikatnie preparat przy pomocy pędzelka. Rozporować go równomiernie na skórze. I pozostaw około 5 minut, tak aby intensywność zabiegu była znacznie wzmocniona. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem terapii z zastosowaniem kwasów możesz również polecić zastosowanie tego preparatu klientce do pielęgnacji w domu. Zaproponuj stosowanie go 1-2 razy w tygodniu, pozostawiając na skórze od 5 do 15 minut. Po tym czasie klientka powinna przemyć skórę wodą. Zmyj żel enzymatyczny za pomocą toniku z kwasami AHA. Zachowasz tym samym niski poziom pH skóry, co zintensyfikuje efekt zabiegu eksfoliacji. Pamiętaj, aby zabezpieczyć te najbardziej wrażliwe okolice, jak skrzydełka nosa, brwi oraz czerwień wargową ust. Wykorzystaj w tym celu krem odżywczy Organic Series lub zwykłą wazelinę. Następnie przejdź do aplikacji wybranego kwasu. Rozpocznij ją od miejsc najmniej wrażliwych, czyli okolicy czoła. Serię kwasów rozpoczynaj zawsze od najniższego dostępnego stężenia. Przy kolejnych zabiegach, jeśli tylko skóra klienta na to pozwoli, możesz stosować preparaty już o wyższym stężeniu. Kwasy owocowe AHA Mix
Jest to połączenie kwasu mlekowego, który stymuluje produkcję ceramidów, zmniejsza utratę wody ze skóry, dzięki temu przyczynia się do intensywnego jej nawilżenia, ale również wpływa na produkcję kolagenu, spłyca dzięki temu drobne zmarszczki, poprawia elastyczność skóry oraz jej jędrność. Jest niezastąpionym produktem w walce z przebarwieniami i daje efekt bardzo intensywnego rozświetlenia oraz rozjaśnienia skóry. Kolejny z kwasów jest to kwas glikolowy. Wspomaga leczenie trądziku, niweluje zaskórniki, jak również stymuluje wymianę komórkową. Kwas cytrynowy natomiast likwiduje przebarwienia i wyrównuje koloryt skóry. Ma właściwości również odkażające i ściągające. Również jest niezastąpiony w walce z bliznami i przebarwieniami pozostałymi po zmianach trądzikowych. Rozjaśnia, obkurcza rozszerzone pory, odpowiada również za utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia. Właściwości tych wszystkich kwasów powodują, że jest to produkt dedykowany zarówno dla osób, które walczą z trądzikiem oraz zmianami pozostałymi po nim, jak również osób borykającym się z problemem przebarwień. Możemy proponować go również klientkom ze skórą dojrzałą, wiotką, mało elastyczną i przesuszoną. Pozostaw kwas na skórze od 1 do 5 minut, w zależności od rodzaju skóry naszej klientki. W celu zminimalizowania efektu pieczenia oraz pienienia się neutralizatora, możemy zastosować neutralizację stopniową. Przed nałożeniem neutralizatora na skórę, przemyj preparat zmoczonymi chusteczkami kosmetycznymi. Niskie pH kwasu zostanie delikatnie zneutralizowane wodą i dopiero wówczas zastosujemy neutralizator o wysokim pH. Dzięki temu proces neutralizacji będzie mniej agresywny. Następnie nałóż na obszar, który był wcześniej poddawany działaniu kwasów, równomiernie neutralizator. Pozostaw go na skórze klienta dokładnie tyle samo czasu, ile skóra poddana była działaniu kwasów. W przypadku, gdy kwas utrzymywaliśmy na skórze klienta 1 minutę, dokładnie tyle samo, czyli 1 minutę, będziemy utrzymywać na skórze neutralizator. W przypadku, gdy aplikacja kwasów trwała dłużej, czyli na przykład 5 minut, dokładnie tyle samo czasu na skórze powinien pozostawać neutralizator. Zmyj neutralizator ze skóry klienta mokrymi chusteczkami kosmetycznymi. Aby intensywnie pobudzić skórę do pracy i stymulować wszelkie procesy fizjologiczne oraz minimalizować efekt złuszczania, napięcia i ściągnięcia skóry, w tym etapie możemy zastosować kwas hialuronowy Organic Series. Zapewni on bardzo intensywne nawilżenie, zapobiegnie przyskórnej utracie wody i zapewni rewelacyjne rezultaty całej terapii. Nałóż go równomiernie na skórę klienta, masuj delikatnie, nie pobudzając zbyt intensywnie wcześniej podrażnionej przez działanie kwasów skóry naszej klientki.
Zostaw preparat na chwilę do całkowitego wchłonięcia. Na koniec zawsze pamiętaj, aby zabezpieczyć skórę klienta kremem nawilżającym z naturalnym filtrem. Rozprowadź go równomiernie na skórze klienta i poinformuj o konieczności stosowania go w trakcie trwania terapii kwasami. Klient powinien używać go jeden raz dziennie, tuż po demakijażu i tonizacji skóry. Na dzisiaj to już wszystko. Polecam Wam serdecznie nasz nowy produkt, kwasy owocowe. Jestem do Waszej dyspozycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.